czym myślimy, kiedy słyszymy słowa o powołaniu. Powołanie różnie się definiuje. Jedną z definicji jest to, kiedy się rozpoczyna pewną drogę służby. I jeszcze inna definicja mówi o tym, że powołaniem jest nasza praca. Powołanie jest szczególne, dlatego że to Bóg powołuje. Na kartach Starego Testamentu i Nowego Testamentu możemy czytać o postaciach biblijnych, które zostały powołane w szczególny sposób. Noe, Abraham, Jozue, Kaleb, sędziowie czy też prorocy. Widzimy także powołanie wśród uczniów Jezusa Chrystusa. Ale na szczególną uwagę będzie zasługiwał w niedzielę prorok Jeremiasz, który z samego początku miał wiele wątpliwości co do swojego powołania ze względu na swój wiek. Słowa o jego powołaniu zapisane są w pierwszym rozdziale jego księgi, gdzie od 4 do 10 wiersza takie słowo jest. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz. Będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. Dla Jeremiasza nie były to łatwe słowa, dlatego że został posłany do służby, która była bardzo trudna ze względu na jego wiek. Wiemy dobrze, że starsze pokolenie nie słucha często młodego i na odwrót, młode starego. Zawsze są jakieś wymówki. Jakie jest moje powołanie? Czy zastanawiałem się nad tym? Jeśli nie, to może warto.